Dziś jest ostatni dzień przed naszym wyjazdem do Stanów. Wybywamy na 3 tygodnie. Ostatnie dni były u nas bardzo intensywne, ponieważ musimy dokończyć wszystkie sprawy związane tutaj z naszą działalnością na miejscu, żeby już wszystko zamknąć, no i jechać z czystymi głowami do Miami, bo właśnie nasz pierwszy przystanek to jest Miami. Jutro rano mamy lot. Dzisiaj wieczorem przyjeżdża już Ewa, która jedzie z nami, którą mogliście już poznać w czasie naszego poprzedniego road tripu. No i ja dzisiaj będę się trochę pakować, trochę wam pokażę, co zabieramy. No i jutro zabiorę was już na lotnisko i do Miami. Więc dzisiaj taki vlog trochę z przygotowań, a trochę już taki właśnie jedną nogą będziemy w Stanach. Ja zaraz idę na paznokcie, ponieważ to chyba zrozumieją głównie dziewczyny przed wyjazdami. Nawet ostatnio widziałam takiego TikToka. Jakaś dziewczyna mówi, co ona robi przed wyjazdem, a co robi facet. On tylko pakuje walizkę, a my paznokcie, nie paznokcie. Ja byłam już wczoraj na brwiach i na rzęsach nawet. Nie wiem, czy je widać, mam nadzieję, że będzie je trochę widać. Więc ja idę zaraz na paznokcie. To jest już ostatni etap moich takich beauty przygotowań do tego wyjazdu. Wróciłam i uwaga, moje nowe paznokcie to... Czy złapię? Tak, złapało. To krowa połączona z niebieskim, co mi się super skojarzyło z takim trochę kowbojem. Będziemy w Teksasie, więc wiecie, tutaj trochę takie kowbojki i ten niebieski jak taki blue jeans. Oczywiście jak pokazałam to Maćkowi, to nie ogarnął, o co chodzi, ale zauważył, że to jest krowa. Ja zaraz skakuję na bieżnię, ponieważ dzisiaj mało chodziłam, dużo siedziałam, na dworze też brzydka pogoda, ale skakuję na bieżnię, włączam sobie wspaniały program o nazwie Love is Blind. No a później trzeba będzie się pakować. Skończyłam chodzić na bieżni, powiem wam, że Love is Blind, jeżeli znacie, to nie jest najbardziej ambitny program świata, ale właśnie super jest do niego coś porobić. Ja chodziłam teraz godzinkę, taki trening zrobiony, więc jest połączenie przyjemnego z pożytecznym i mimo, że to jest taki odmóżdżacz, to coś fajnego można zrobić w trakcie. I zaraz przyjeżdża Ewa, to znaczy zaraz, myślę, że będzie za około 2 godziny. Ja tu zaraz muszę trochę zrobić porządek, bo tu stoją 2 suszarki z praniem i milion innych rzeczy, żeby po prostu mieć miejsce na tą walizkę, którą muszę spakować, a właściwie 2, bo biorę jedną dużą, jedną małą. No i przypomina mi się, że dokładnie rok temu, no troszkę, parę dni wcześniej, szykowaliśmy się tak samo do wylotu do Los Angeles. Ewa też przyjechała, siedzieliśmy, tylko wtedy mieliśmy lot chyba o 6 rano, więc już o 4 musieliśmy być na lotnisku, więc my w ogóle nie poszliśmy spać. Ja tam trochę tam gdzieś na kanapie przydrzemałam. Pamiętam, że potem zasnęłam na lotnisku, czekając przy gejcie. No, jutro mamy lot jakoś o 12, więc dużo przyjemniej. Będziemy sobie o 10 na lotnisku, wyśpimy się. Wzięłam się za pakowanie, a do pakowania bajeczka. Teraz gdzie jest Nemo? Ale pewnie poleci ci więcej, bo będę się długo pakować. Co robisz? Oglądam filmiki. Jakie? O jedzeniu w Miami. O! Będziemy jeść. Dobre rzeczy? Chyba tak. Co tam się je? Kubańskie kanapki. Oto moja piękna walizeczka. Złota, a skromna, tak ją nazwę. Tutaj zaraz się wszystko wypełni. Ale ja wam powiem, że ja tą walizkę miałam w Barcelonie na 3 dni, była cała wypełniona i będzie teraz wypełniona cała do Stanów na 3 tygodnie. To jest właśnie magia mojego pakowania. Hello! Witamy! A to pozostałe 15 minut to krążyłam tutaj. Hello! Ewa, zaczynasz oficjalnie swój urlop. Jej! Jak również i pracę z nami. Z pracy do pracy, co zrobić? Tylko ta jest nieodpłatna. Przywitam się z widzami. Witam się z widzami. Bardzo się cieszę, że mogę znowu być częścią tego cudownego projektu, jakim jest Vlog Sonixa. Dziękujemy. No bo właśnie Maciek do mnie wczoraj mówi, Niuniu, kup... Czemu nie napisałeś na konwersację? Kup płaszcz przeciwdeszczowy, bo tam może padać. No i jak jesteśmy w temacie, to kupiłam wczoraj płaszcz przeciwdeszczowy, a on jest fajny, bo on jest z takiej gumy. Bo często te płaszcze ala przeciwdeszczowe to są z takiego ortalionu, a to przepuszcza czasem, a to jest z takiej gumy i on jest z Reserved. Teraz jest, mówię, że teraz jest dostępny i był jeszcze taki kaki zielony, był jeszcze taki biały, ale stwierdziłam, że biały to ja zaraz ubrudzę. Nie jest to mój wymarzony kolor, bo ja lubię kolor, moim ulubionym kolorem jest czarny. Gdyby był taki czarny, wzięłabym czarny. 139,99, więc go biorę i to będzie jedna z moich takich cieplejszych rzeczy na ten wyjazd, bo właśnie tego nie powiedziałam, że ma być ciepło przez cały nasz wyjazd, nie? Chyba tak 20-30 stopni. 30. Kupiłam sobie dużo crop topów tego pokroju, czyli zwykłe topy i mam taki biały, mam taki w paski,
mam taki niebieski, wszystkie są z H&M-u i mam jeszcze takie czarne i różne, ale to już moje stare. I uwaga, kupiłam sobie koszulkę na Memphis. Elvis, z H&M-u też. Ja byłam w H&M-ie i w Poznaniu chyba nie ma takiej rzeczy. No dobra, a byłaś na tym takim jakby dla młodzieży? Bo to jest z tego dla młodzieży. I coś dla mnie, bo ja już mówiłam nieraz, że mam często taką twarz jak Wednesday, tak zwany beach face, i z tyłu jest Wednesday, a z przodu jest Wednesday i napisane No Hug Zone. Więc ja tak pójdę na Bourbon Street, to nikt się do mnie nie przytuli. Ale wy możecie się przytulać jak coś. To jest do innych hasło, nie do was. I jeszcze mam taką koszulkę, ona jest taka duża, szeroka. Co to jest napisane? Sunday. Taka trochę sprana, retro. I będzie do jakiejś... Mam Wednesday i Sunday, no. No bo to właśnie tak jest, że jak wyłączam kamerę, to troszkę przeklinam. Ale jak jest kamera włączona, to już nie przeklinam, bo jestem porządna na kamerze. To, co jeszcze kupiłam, to bardzo dużo takich skarpetek stópek. Masz dużo takich? Te kupiłam w Sinseju za 22,99 za... ile par? 5, tak? Kolejna ważna rzecz na moje wszystkie wyjazdy to są krótkie spodenki, właściwie nie takie krótkie, czyli takie shorty. I zawsze dostaję o nie milion pytań, gdzie je kupiłam, a ja mam cały czas te same. Mam po prostu je w różnych kolorach i one są wszystkie z Zary, ale żadne nie są nowe, tylko wszystkie mają po 2-3 lata. Więc są super i mam jeszcze dwie pary takich lnianych i super mi się sprawdziły. One są trochę krótsze, ale też nie aż bardzo. I one mi się super sprawdziły w zeszłym roku w wakacje i też je teraz biorę. I one są z Oysho. Kolejna nowa rzecz, więc mówię, kupiona wczoraj. Strój kąpielowy z Oysho. Słoneczny patrol. Więc strój będzie na Miami. Przyszła pizza. Pizza, nie będziemy tego jeść przez 3 tygodnie. Myślisz? Nie wiem, no mam dwie pizze w Miami. Ale w ogóle my chyba przed ostatnim wyjazdem rok temu też jedliśmy tą pizzę. Mogło tak być. Tą samą, no. Tylko że wtedy mieliśmy lot w nocy, a teraz mamy na szczęście jutro. Dzień dobry! Dzień dobry, tutaj robię kawusię. Mamy już kolejny dzień, mamy 2 godziny wylotu na lotnisko. Nawet godzinę. Tutaj kawusia z Rzeszowa, z palarni Momento, zaparzona w Chemeksie dla 3 osób. Także troszkę większa objętość niż zawsze. No to teraz wybierz nam kubki. Kubki. No. Ewa, jaki chcesz? Miami. Nie ma. Nie ma jeszcze. Ja Barcelona. Jest to chyba Kalifornia. A ty chcesz mieć Los Angeles? Może być Los Angeles. No to proszę. I zalewam dalej. Czy masz dać? Majtki, skarpetki mam. Staniki. Mam. Mam klapki. Topy, spodenki, koszule, kosmetyki, pielęgnacja. Wszystko kolorowe przelałam. Kolorowe i niekolorowe. Kolorowe kosmetyki mam. Szczoteczkę do zębów. Maciek pakuje. Piżama. Piżama mam. Paszport i dokumenty. Paszport mamy, nie? I dokumenty. Tak. Ładowarki. Ładowarki. Dyski jakieś bierzemy? Tak, jeden nowy dysk, 5-4 wystarczy. Przejściówki. Wzięte. Karty, baterie. Ładowarkę do baterii. No. Powerbanka. ST masz. Mam. Słuchawki, AirPodsy. Tak, tak. Laptopy. Tak. Aparaty. Jest tu. Ręce. Co jeszcze się zabiera na wakacje? Dobry humor. Dobry humor. Leki. Gumki do włosów, nie wiem, jakieś opaska. Wzięłam gumki do włosów i wzięłam takie recepturki, żebyś ewentualnie mogła mi zrobić jakiegoś warkoczyka. Misiu, coś jeszcze? Pozadawaj mi jeszcze. Szkapy masz. Strój do ćwiczeń. Mam. Sportowe świry. Ważymy. Czekaj, wewnątrz? Wewnątrz, no. No to 23. Co, walizki zważone? Walizki zważone, wszystko się zgadza, było potrzebne małe przepakowanko, bo ładowarki dużo ważą bardzo, a mamy dużo ładowarek. Ale jest dobrze, ale się spociłem od tego ważenia. Ready! Misiu, widać cię? Jedziemy na lotnisko. Zdjęcie w windzie pamiątkowe. Już zrobiłem ze 3. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. No i już przyszliśmy kontrolę bezpieczeństwa, kontrolę paszportową i jesteśmy już przy naszym gejcie. Zaraz sobie bierzemy coś do picia i czekamy na samolot. O której mamy? O 12.15, więc zdążymy wypić piwko. No, więc ostatnie chwile przed tym, jak wsiądziemy na 11 godzin do samolotu. Mam sudoku. A wiesz, że nigdy nie robiłam sudoku? Mogę cię nauczyć, mamy 11 godzin. Ja lubię krzyżówki, a sudoku jakoś... Nie mam krzyżówki, tylko sudoku.
w ogóle przekąski. Jedzenie. Temat przekąsek. Dlaczego kupiliśmy przekąski? Bo ostatnio z Maćkiem mamy traumę, bo jak leciliśmy do Seulu, to leciliśmy 11 godzin w jedną stronę, 13 w drugą, no bo teraz ten samolot nie leci nad Rosją, więc ten lot jest dłuższy, a mieliśmy tylko dwa posiłki na początku i na końcu. Byliśmy turbo głodni w trakcie. Maciek musiał mi po Grześki chodzić na koniec tego samolotu, więc nie wiemy jak będzie teraz, też lecimy lotem. I zaopatrzyliśmy się w przekąski. Są to 7 Daysy i ja w ogóle 7 Daysy jem tak rzadko, chyba, no nie, ostatnio parę lat temu, ale... Na wycieczkach szkolnych. Na wycieczkach szkolnych, ja to w gimnazjum jadłam, a tak. Później już wiele lat nie, ale 7 Days wjedziemy się w trakcie i co tu jeszcze mamy? Są też zdrowe przekąski, kłos miodowy z czekoladą białą. Kłos? Kłos miodowy. Miodowy kłos. I jeszcze mamy takie bakalan. Chciałam Cię jeszcze zapytać, jak jesteś przygotowana na lot, co masz ściągnięty za serial? Mam jeden serial ściągnięty, więc nie jestem zbyt przygotowana i ten serial się nazywa... Jak on się nazywa? What are we running from? Tak, coś takiego. Ja też go ściągnęłam, bo Ewa mnie namówiła i też mamy ten serial. Poza tym mamy książki, których nie zdążyliśmy przydać przed wyjazdem do końca. Ja mam bardzo ambitne plany na lot. Po pierwsze będę robić miniaturki na kanał Maciejnie. Po drugie będę czytać o Nowym Orleanie i o Luizjanie. Będę oglądać filmy o jedzeniu w Nowym Orleanie. Jakieś tam filmy na YouTubie, a także jakieś programy na Netflixie, bo o Miami już sobie wszystko obejrzałem. No i też mam Sukcesję ściągniętą, serial Sukcesja. I mam nową płytę Kubana na Spotify. Będę ją puszczał też na wycieczce samochodem, kiedy będzie się kończył nasz zasięg. Teraz jesteśmy przygotowani, ja posiągnęłam fajne playlisty, więc będziemy, nasz road trip będzie w tym roku lepszy pod kątem muzycznym. Mamy jakieś hity lat 90., mamy piosenki Disneya, mamy jakieś country, więc będzie dużo. Ja mam tylko chciał zgłosić jeden pewien problem. No. Bo jeśli będziemy kupić internet i ja będę prowadzić, i ja mam mapę offline, i ja mam no to tylko... ty musisz mieć. Ale my też możemy, musimy mieć te mapy offline po prostu. My musimy ściągnąć mapy offline. Bo... A ja jeszcze w samolocie będę montować tego vloga, którego teraz oglądacie. Nie wiem, czemu to znaczy. Proszę bardzo, jesteśmy już na miejscu, a tu już nie można jeszcze zobaczyć. Zobaczymy, jakie są filmy najnowsze. O, to jest film nasz polski, który był nominowany do Oscara w tym roku i go nie oglądałam. Może obejrzę, tylko że będę płakać, bo on jest bardzo wzruszający. Będę płakać w samolocie. Nie płacz w samolocie. Ewa, pokaż swoje paznokcie. Nie umawiałyśmy się jakoś specjalnie. Ale obie mamy krowy. Misiu, lecimy. Dokąd ja lecę? Do MIA. Miami. Zaraz przyjdzie jedzenie. A ja o nie, ale latają te, zobacz, widzisz? No latają. Chcę zasłonić je głową. Co bierzecie do jedzenia? Zaraz nie wiem, co jest. Ja kurczaka. A mówili, że jest kurczak? Nie wiem. Mamy już obiadek. Proszę bardzo, pierwszy raz w locie były pierogi ruskie i wzięliśmy je. Do tego jest jakaś sałatka, deserek, bułka i tu jakaś też sałatka. To jest taka ryżowa sałatka z makaronem ryżowym. Masło, bułka i wszyscy wzięliśmy pierogi. Wszyscy. Był jeszcze do wyboru kurczak, ale stwierdziliśmy, że jak nigdy nie braliśmy pierogów, to weźmiemy. Jestem bardzo zadowolony z tego obiadu. Jeden z najlepszych posiłków w samolocie. Pierogi. Pierwszy raz pierogi w ogóle były. Pierwszy raz pierogi. Nie były może idealne, ale to jest jedzenie w samolocie. Deserek do tego dobry. Dobre sałatki. Tylko do bułki mamy samo masło, więc zawsze był jakiś ser. Zjedliśmy obiadek. No i bierzemy się za oglądanie filmów, seriali, rozwiązywanie sudoku, krzyżówek nie mamy, czytanie o Stanach i widzimy się za parę godzin. Dla Was minęło parę sekund, dla nas kilkanaście godzin. 11 godzin w samolocie minęło nam bardzo szybko, naprawdę. Każdy coś tam pospał trochę, pooglądał, poczytał, tu jakiś obiad wjechał. Bardzo naprawdę sprawnie to wszystko poszło, ale niestety po wylądowaniu w Miami czekała nas niemiła niespodzianka w postaci bardzo, bardzo długiej kolejki do odprawy paszportowej. Ja jeszcze takiej długiej nie widziałam. Czy jak byliśmy w Stanach kilka razy, czy gdzieś indziej, to naprawdę, nawet jak były długie te kolejki, to szły bardzo szybko. A tutaj, nie wiem, czy ta organizacja tutaj na tym lotnisku, czy cokolwiek, ale szło to wolno. Już mamy bagaże, bo oczywiście bagaże już na nas czekały, przez to, że tak długo tam byliśmy. I jesteśmy już w takim miejscu, gdzie wypożycza się auta, bo my mamy też na Miami wypożyczone auto. Tutaj trochę w przeciwieństwie do naszego zeszłorocznego road tripu, będziemy wypożyczać auto 3 razy, ponieważ będziemy wypożyczać teraz w Miami, potem w Nowym Orlanie, bo my do Nowego Orlanu lecimy samolotem i potem na koniec jeszcze raz w Miami przed naszym odbiorem.
odlotem do domu. Co jest słabe z tego względu, że płacimy drożej niż jakbyśmy wynajęli jedno auto na całe 3 tygodnie, ale no, tak po prostu stwierdziliśmy, że będzie dla nas lepiej dolecieć do Nowego Orleanu samolotem, a nie jechać autem. Jestem zmęczona, ale chyba jeszcze tego nie czuję, ponieważ jest jeszcze jakaś taka adrenalinka. U nas jest teraz godzina 19:19, w Polsce 6 godzin do przodu, więc już można sobie policzyć, ile my godzin jesteśmy już na nogach, skoro wstaliśmy o 7 rano. Teraz właśnie Ewa z Maćkiem wypożyczają to auto, bo to są takie w ogóle automaty, gdzie po prostu trzeba podać numer rezerwacji i pewnie zaraz dostaniemy jakiś bilecik i będziemy mogli odebrać nasz samochód. O, tutaj są wokół wszędzie wypożyczalne, różne marki, my mamy wypożyczalnię Alamo i tam Ewa z Maćkiem właśnie zajmują się tym. Idziemy wybrać sobie furę. Ale jaki my mamy wybór w ogóle? Ten. Ukradli Jeepa? Misiu, widziałeś, mogliśmy mieć tego Jeepa. Ale spóźniliśmy się. No ale ten też ładniutki. No i się udało! Po 11 godzinach lotu, 3 godzinach na lotnisku, prawie jedziemy do hotelu. Ewa, jesteś? Jestem tu. Nie wiem, gdzie wyglądam. Tu jesteś. Hejka. Mamy 20 minut. Nie zostawili mnie. Mamy 20 minut do hotelu. Więc już jesteśmy prawie na miejscu. Wow! Jaki wielki! Zapalcie, albo nie, bo widać, ale my wysoko jesteśmy. Które to piętro? 18. Ale mega! Super! Dolecieliśmy, dziękujemy, że towarzyszyliście nam w pakowaniu, w przygotowywaniu się w samolocie. Jesteśmy w Miami i zaczynamy naszą 3-tygodniową podróż. Gdzie my będziemy? Miami, Nowy Orlean, potem? Texas. Texas. W Teksasie będziemy w takich miastach jak Dallas, jak Austin. Houston, San Antonio, będziemy w Corpus Christi. Później będziemy też w Memphis. Może dojedziemy do Nashville, będziemy też w Atlancie. Generalnie jeszcze do końca nie wiemy szczegółów, ale jeżeli chcecie śledzić naszą podróż, gdzie będziemy, co będziemy robić, na pewno będzie fajnie. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka, oglądajcie dalej, będzie naprawdę świetny trip, dużo ciekawych materiałów i będzie super. Będzie super. Dziękujemy, tymczasem się żegnamy. Pa, pa!